witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek o bajkach. Ostatni odcinek o bajkach bardzo wam się spodobał, co jestem zaskoczona, bo właściwie ma o wiele więcej wyświetleń niż reszta moich filmów. Dlatego też postanowiłam nagrać dzisiaj kolejny odcinek z tej serii. Będziemy dzisiaj się zajmować konkretnie jedną bajką, a będzie to SpongeBob. A SpongeBob jest to jedna z moich ulubionych bajek. Zresztą wspominałam o tym chyba w poprzednim odcinku o bajkach. Natomiast nie jest to bajka z dzieciństwa, bo byłam już nastolatką, kiedy to oglądałam. Dla tych, którzy nie znają SpongeBoba, co w sumie wątpię, ale tak dla jasności powiem, że cała akcja, właściwie większość odcinków ze SpongeBoba dzieje się pod wodą. A zacznę od pierwszej sceny. SpongeBob, który ma ubrany szklany hełm, a mimo to może dmuchać i robić bańki mydlane. Tylko jak? Przecież ma na sobie hełm szklany. Jak przez hełm może wypuścić powietrze? Takie rzeczy tylko w bajkach. Tutaj mamy teraz zdjęcie, na którym pan krab znajduje się cały w wodzie, a mimo to stoi w kałuży, czyli w dodatkowej wodzie, w tej wodzie, i próbuje ochronić pieniądze przed zamoczeniem w tej kałuży. Pieniądze nie zamoczyły się w wodzie, w której stoi pan krab. Pieniądze mogłyby zamoczyć się w kałuży, w której stoi pan krab. W bajkach jest wszystko możliwe. Pamiętajcie, ci, którzy tworzą bajki, oni kreują własny świat, który ma własne zasady. Na przykład, tak na marginesie powiem, pamiętacie, jak było z grawitacją w bajkach? Zwykle jak jakaś postać spadała, czy wypadała z jakiegoś pomieszczenia, czy z okna na przykład, to dopiero w momencie, kiedy uświadomiła sobie, patrząc w dół, że za chwilę spadnie, to dopiero wtedy zaczynała spadać. Bajki są cudowne. A teraz podobna scena, w której to Sandy ma ubrany szklany hełm, który ma dostarczać jej tlenu pod wodą, bo jest ona zwierzęciem lądowym, więc nie może się przedostać tam woda czy cokolwiek, a mimo to Sandy może przyłożyć palce do ust po to, żeby zagwizdać. Pod wodą dzieją się różne rzeczy. Na przykład SpongeBob i jego przyjaciele mogą usiąść sobie na podwodnej plaży i rozpalić ognisko. W podwodnym miasteczku Bikini Dolne niektórzy mieszkańcy mają swoje własne, prywatne baseny. Ten basen akurat jest pusty, co bardzo dziwi SpongeBoba i pana kraba. Natomiast pamiętajcie, że cała scena toczy się pod wodą. Jak to mówią, ograniczać nas może tylko wyobraźnia. Pan krab, mimo że nie ma uszu, może poruszać się w rytm muzyki, którą słucha, przez słuchawki, które ma ubrane na oczach. A Skalmar natomiast podlewa żyjące pod wodą kwiaty. Tutaj mamy scenę, w której wszystko zamarzło, oprócz wody, w której znajdują się bohaterowie. A łzy SpongeBoba mogą zmoczyć nawet podłogę oceanu. Dom SpongeBoba, mimo że jest okrągły, to jak wejdziemy do środka, to możemy znaleźć w nim kąty. Kochani, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu bajek. Nieważne, ile macie lat, w każdym wieku można oglądać bajki. Wszystko jest dla ludzi. To nie znaczy, że jesteście niedojrzali. Ja pamiętam, że jak byłam już nastolatką, to czasami troszeczkę się wstydziłam, że jeszcze lubię niektóre bajki. Myślałam sobie, o, to takie dziecinne. Ale wcale nieprawda. Bajki cieszą. Bajki to wspomnienia, wracamy sobie do dzieciństwa. Dobra, to dzięki za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Na razie, pa!